Czas na kolejną trasę pieszo przez Małopolskę. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. A my przechodzimy przez A4 i wejdziemy za chwilę do miejscowości Zakrzowiec. I jesteśmy, proszę Państwa, w Zakrzowcu, który był wspominany już w XVI wieku, gdy należał jako wieś królewska i wieś duchowna do opactwa benedyktynek w Staniątkach. Jesteśmy, proszę Państwa, w Ochmanowie. Miejscowość, a pierwsza wzmianka sięga 1328 roku i spisu dóbr, kiedy to Klemens Jaksa z Ruszczy nadał parę wsi, w tym właśnie miejscowość Ochmanów, opactwu benedyktyńskim, czy też benedyktynkom w Staniątkach, które mijaliśmy. Proszę Państwa, przez to, że pierwszy raz włączyłem aplikację Adidas Raining od niepamiętnych czasów, to zapominam o tym, żeby Was informować, jak nam idzie na konkretnych godzinach naszej trasy. I w miejscowości Zakrzów, za przedmiejscowością Ochmanów, minęła nam 16:15 i zgodnie z tym, co pokazuje aplikacja, w ostatnią godzinę zrobiliśmy 6 km 220 metrów. A tu, proszę bardzo, popatrzcie, co tu pisze. Droga Solna, czyli stara droga Salinas Krakowenzis, no bo to tędy właśnie szedł trakt Solny z Bochni, z Tonej Wiliczki w stronę Krakowa. A jeżeli kiedyś będziecie chcieli, będąc w Krakowie, pograć w golfa, to zapraszam na 18-dołkowe pole golfowe, które znajduje się w Ochmanowie. 30 minut jazdy samochodem na wschód od Krakowa. 72 Royal Kraków Golf and Country Club. Właśnie tu w Ochmanowie. Przepiękna trawa, cudowne miejsce w zaciszu, by spokojnie powbijać i pozdobywać dołki. Au! Metodą prób i błędów dotarliśmy do pierwszych domów Sułkowa. Musieliśmy się tu przedrzeć przez czyjeś pole, bo na mapie takiej starszej pokazywane było, że jest tu jakaś droga, która łączy, być może nawet ta ścieżka łączy się z tamtą drogą Solną, którą Wam pokazywałem w Ochmanowie, ale no dzisiaj już jest troszeczkę inaczej. Także to była ta taka jedyna możliwość, taka jedyna opcja, której nie byłem pewny na tej naszej trasie, a tak to reszta trasy jest już klarowna i doskonale wiem, czy dam radę, czy nie, przejść w różne miejsca. Jak dotarłeś do tego miejsca wraz ze mną, zostaw łapkę w górę i daj suba, bo większość z Was, która mnie ogląda, nie subskrybuje mojego kanału. Lecimy po 5000 subów, au! Właśnie, proszę Państwa, stuknęło nam 30 km. Jesteśmy w miejscowości Sułków. Zaraz, za parę chwil, przetniemy drogę wojewódzką numer 964 relacji Wieliczka-Niepołomice i zostaje nam minimum 5, a maksimum 12-13 km. A oczywiście, najważniejsze nie powiedziałem. Czas 10 km w godzinie 39 minutach. Mieliśmy, proszę Państwa, za sobą miejscowość Małą Wieś i powoli zbliżamy się do miejscowości Śledziejowice. W Śledziejowicach zobaczymy dwór, o którym trochę opowiem, a my tymczasem zrobiliśmy 5 godzinę i w ciągu kolejnej godziny zrobiliśmy 6 km 140 metrów.
jak widzicie, dotarliśmy do Śledziejowic. Jesteśmy pod dworem, który został wybudowany w 1823 roku dla rodziny Laryż Niedzielskich. Został on wybudowany dla tej rodziny i do tej rodziny należał do 1947 roku. W 1865 roku w tym dworze gościł sam malarz Artur Grodger. Po 1947 roku cały ten kompleks należał do Skarbu Państwa. Przez następne 40 lat niszczał, ale prywatny właściciel wykupił całe tę posesję i nadał mu nowego życia. Dwór otacza 7-hektarowy park w stylu angielskim, w którym możemy zobaczyć między innymi 600-letnie dęby. Jak widzieliście, weszliśmy, proszę Państwa, do Wieliczki, a konkretnie znajdujemy się w Bogucicach, które do 1954 roku były osobną wsią. Pierwszy raz zmiankowane w 1388 roku jako Bogucicz. Natomiast w 1420 roku lokowane na prawie magdeburskim. Od 2012 roku mamy przystanek kolejowy Wieliczka Bogucice. No proszę Państwa, jednak kończymy trasę w Wieliczce, ale nie w Wieliczce Centrum, tylko w Wieliczce Bogucice u stóp masywu wzgórza Kaim, na które miałem w planach wejść, ale no niestety na razie kondycja pozwala mi zrobić tak 33-34 km, a też ustaliłem sobie, jak szedłem tutaj na Wieliczka Bogucice, że jeżeli oczekiwanie na pociąg będzie mniejsze niż 10 minut, to ja po prostu z PKP skorzystam, a czas oczekiwania to jest około 7 minut, więc zgodnie z tym sobie założyłem. Tutaj kończę trasę, zrobiłem 37,7 km. Zajęło mi to 5 godzin 56 minut, oczywiście samego marszu, ale z przerwami pewnie jest coś ponad 6 godzin. Także dziękuję Wam, że byliście razem ze mną. Widzimy się w kolejnych trasach pieszo przez Małopolskę. Na razie zbieramy kilometry, bo będę chciał zrobić Twardziela Świętokrzyskiego 2.24. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.